Jestem córką żołnierza wyklętego Janusza Buternickiego, pseudonim Wicher. Z wykształcenia jestem magistrem farmacji, pracuję w jednej z płockich aptek. Jestem też z wykształcenia magistrem teologii i obecnie doktorantką na Wydziale Teologii Biblistyki na UKSW w Warszawie. Działam tutaj w oddziale partii Korwin w Płocku w ubiegłorocznych wyborach. Startowałam właśnie z tej listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Mam zaszczyt poprowadzić dzisiaj spotkanie z naszym zacnym gościem, panem Stanisławem Michalkiewiczem, który jest... prawnikiem, publicystą, dziennikarzem i jest wykładowcą akademickim na Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest również autorem książek o tematyce społeczno-politycznej. Tutaj są też te książki przed nami. Jest politykiem, jest był działaczem opozycji w PRL-u oraz współzałożycielem Unii Polityki Realnej. Tematem dzisiejszego spotkania będzie taki problem, czy Unia Europejska nam jest potrzebna, ale ja też odwróciłabym to pytanie i bym po prostu zapytała się, czy my jesteśmy potrzebni Unii Europejskiej. I w tych tematach chciałabym też zawrzeć takie problemy. Jakie są konsekwencje podpisania traktatu lizbońskiego i czy traktat nicejski nie był wystarczający? Jakie są alternatywy zamiast Unii Europejskiej? Jaki jest bilans zysków i strat z obecności w Unii Europejskiej? Co to jest marksizm kulturowy? I komu zależy na wędrówce ludów, którą obecnie obserwujemy? Zapraszam naszego tutaj czcigodnego gościa do mikrofonu i mam nadzieję, że udzieli nam odpowiedzi na te wszystkie pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj mnie do Płocka. Pani magister, dziękuję za miłe słowa pod moim adresem. Państwu dziękuję za obecność tak liczną. No i komunikat organizacyjny. Jesteśmy jak zwykle w cęgach reżimu. Sala jest wynajęta do godziny 20, więc musimy się... Ja się też będę streszczał, no tak, żeby Państwu dać szansę zabrania głosu. A potem jeszcze, kto jest zainteresowany książkami, to zapraszam tutaj do stołu. Jako człowiek interesowny, dedykację od razu wpisuję. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które Pani magister tutaj postawiła w tym słowie wstępnym, trzeba najpierw krótko o samej Unii Europejskiej powiedzieć, skąd ona się wzięła i co to właściwie jest za przedsięwzięcie. Pomysł utworzenia europejskiego mocarstwa pojawił się stosunkowo wcześnie, bo jeszcze w okresie międzywojennym jego pomysłodawcą był taki arystokrata i człowiek bardzo światowy, Ryszard de Coudenhove-Kalergi, mason wysokiego stopnia, który w 1923 roku napisał taką książkę L'Europe puissance mondiale, Europa mocarstwo światowe, w której to książce wyłożył zasady funkcjonowania przyszłej Unii Europejskiej. Czasy temu nie sprzyjały, bo rok 1923 to jest początek, prawie że początek sam wersalskiego porządku politycznego, którego celem było obezwładnienie Niemiec, tak żeby nie mogły zagrozić pozostałym państwom europejskim, przede wszystkim Francji i Wielkiej Brytanii. Niemcy, dopóki Niemcy były rozdrobnione, no to nie stwarzały dla Europy żadnego zagrożenia.
W 1871 roku, po zwycięstwie pruskim w wojnie francusko-pruskiej, pruski kanclerz Otto Bismarck wykorzystał to zwycięstwo, żeby, jak to się mówi, zjednoczyć Niemcy, to znaczy pod egidą Prus utworzyć cesarstwo niemieckie z królem pruskim jako kierownikiem tego cesarstwa niemieckiego. Niemcy zostały zjednoczone, no i Europa zaczęła odczuwać ciężar zjednoczonych Niemiec. W I wojnie światowej, jeszcze wtedy nie nazywała się tak pierwszą wojną światową, tylko wielką wojną, ponieważ nie, nikt nie wiedział, że będzie druga. W związku z tym to była wielka wojna. Wielka wojna zakończyła się takim paradoksalnym rezultatem, dlatego że w Europie Środkowej Rosja pogrążyła się w takiej implozji na skutek rewolucji bolszewickiej i chaosu. Austria się rozpadła, cesarstwo austro-węgierskie się rozpadło. Niemcy zostały pokonane na froncie zachodnim. W związku z tym w Europie Środkowej wytworzyła się polityczna próżnia. Wytworzyła się polityczna próżnia, którą usiłowały wypełnić państwa, niepodległe państwa narodowe, między innymi Polska. I ten stan rzeczy został jak gdyby zatwierdzony przez twórców politycznego porządku jałtańskiego, którego takim fundamentem, takim założeniem była słabość Rosji i słabość Niemiec, bo tylko słabość Rosji i słabość Niemiec umożliwiała istnienie w środkowej Europie niepodległych państw narodowych. To założenie porządku wersalskiego okazało się nietrwałe, ale zapamiętajmy je, bo wrócimy do niego w późniejszym tu wywodzie. Nietrwałe się okazało. Niemcy i Rosja, które zostały skazane na słabość przez porządek wersalski, natychmiast pokonując różnice ideologiczne, jakie dzieliły te państwa, natychmiast nawiązały współpracę w celu obalenia porządku wersalskiego. I pierwszym takim traktatowym wyrazem tej współpracy było porozumienie w Rapallo, a takim finałowym rezultatem tej współpracy niemiecko-sowieckiej nad obaleniem porządku wersalskiego był traktat Ribbentrop-Mołotow podpisany w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku. Ten traktat doprowadził do wysadzenia w powietrze politycznego porządku wersalskiego. Dlaczego? Warto zwrócić uwagę, że Niemcy i wcześniej już uzyskiwały pewne korzyści w ramach porządku wersalskiego, ale wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler usiłował stworzyć wrażenie za każdym razem, że to wszystko się dokonuje w ramach porządku wersalskiego, a nie przeciwko niemu. Dopóki mógł, to takie wrażenie stwarzał. No i ostatnim takim momentem, kiedy to wrażenie jeszcze udało mu się stworzyć, był pakt monachijski, w którym Niemcy właściwie uzyskały wszystko, co chciały. Natomiast pakt Ribbentrop-Mołotow wysadzał w powietrze polityczny porządek wersalski. Dlatego, że istotą paktu Ribbentrop-Mołotow był podział Europy na dwie strefy wpływów, strefę wpływów niemieckich i strefę wpływów sowieckich, wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow, bez konsultowania, nawet już nie mówię o pytaniu o zgodę, ale nawet bez konsultowania ani Wielkiej Brytanii, ani Francji, które były gwarantkami porządku wersalskiego. I pakt Ribbentrop-Mołotow postawił obydwa te państwa, obydwa te mocarstwa europejskie przed koniecznością dokonania wyboru. Co, jak się mają zachować w obliczu paktu Ribbentrop-Mołotow? Albo przyjąć go do wiadomości, no ale to by oznaczało, że rezygnują z mocarstwowego statusu, dlatego że jeżeli można dzielić Europę bez pytania Wielkiej Brytanii ani Francji, to znaczy, że one już nie są wielkimi mocarstwami, są państwami drugorzędnymi, a do rangi państw pierwszorzędnych, do rangi mocarstw europejskich awansowały Niemcy i awansował Związek Sowiecki. Albo też druga możliwość, bronić swojego mocarstwowego statusu siłą.
No i Wielka Brytania i Francja zdecydowały się na tą drugą opcję, tym łatwiej im to przyszło, że zgłosił się ochotnik, który wyraził gotowość obrony mocarstwego statusu Wielkiej Brytanii i Francji za wszelką cenę, nawet za cenę swojego własnego istnienia. Tym ochotnikiem była Polska. Mówię o tym dlatego, że do dzisiaj panuje w Polsce przekonanie, że Wielka Brytania i Francja weszły do wojny w 1939 roku w obronie niepodległości Polski. Było akurat odwrotnie. To Polska, ryzykując wszystko, łącznie z własnym istnieniem, stanęła w obronie mocarstwowego statusu Wielkiej Brytanii i Francji. Została za to straszliwie ukarana. Jeszcze skutki tej kary odczuwamy do dzisiaj, będziemy odczuwali jeszcze długo. Nie wiadomo jak długo, bo to zależy od rozwoju wydarzeń. Proszę Państwa, Pakt Ribbentrop-Mołotow otworzył drogę do II wojny światowej, która zakończyła się, jak wiadomo, rozgromieniem Niemiec. Państwo niemieckie zostało zlikwidowane, zostało podzielone na strefy okupacyjne, a na gruzach Europy został ustanowiony nowy porządek polityczny w lutym 1945 roku, polityczny porządek jałtański, który był ilustracją politycznego upadku Europy, dlatego że o ile porządek wersalski, wprawdzie już tam prezydent Wilson w imieniu Stanów Zjednoczonych miał sporo do powiedzenia, ale gwarantkami tego porządku były Wielka Brytania i Francja. Podczas gdy w przypadku porządku jałtańskiego Europa została podzielona na strefy wpływów, ale gwarantami tego nowego porządku politycznego były dwa państwa właściwie nieeuropejskie. Bo Stany Zjednoczone, no to nie jest mocarstwo europejskie, leżą na innym kontynencie w ogóle, a Związek Sowiecki, no częściowo geograficznie jest państwem europejskim, ale częściowo azjatyckim, a ideologicznie i mentalnie w ogóle nie jest państwem europejskim, to było zupełnie coś innego niż by wynikało z jakichś europejskich tradycji. I porządek jałtański był takim, był ilustracją politycznego upadku Europy, że o porządku politycznym w Europie właściwie już państwa europejskie nie decydowały. Wyciągnęły z tego wniosek. Już nie było co kontynuować rywalizacji między Francją i Niemcami o hegemonię. Niemcy w ogóle dobrze jak zostały odbudowane w 1949 roku dzięki zgodzie amerykańskiej, właściwie dzięki presji wywieranej na zachodnią Europę przez Stalina. Amerykanie zdecydowali się na odbudowę Niemiec, a potem nawet na ich remilitaryzację. Ale kanclerz Adenauer wyciągnął z tego wnioski i takim trzeba było odtworzyć jakiś udział Europy w koncercie mocarstw światowych. No i nie było sensu już się tam handryczyć o przywództwo, bo nie było już, w ogóle nie miało to najmniejszego znaczenia, więc zostało zawarte porozumienie wspólnota węgla i stali. Było pierwszym nawiązaniem takim współpracy niemiecko-francuskiej, które przechodziły jak gdyby do porządku nad zaszłościami wojennymi. I pierwotna koncepcja odbudowy Europy politycznej również i ekonomicznej, odbudowy Europy po katastrofie II wojny światowej był całkiem sensowny. To był wspólny rynek. Chodziło o stworzenie w Europie jednolitego obszaru celnego, który zawsze daje dobre rezultaty ekonomiczne. Ale i tak się stało. Wspólny rynek rzeczywiście dał Europie potężny, zachodniej Europie, potężny impuls rozwojowy. No jeszcze wcześniej takim impulsem rozwojowym był plan Marshalla, amerykańska pomoc dla Europy Zachodniej, no niekoniecznie bezinteresowna, ale zawsze pomoc. Plan Marshalla polegał na tym, żeby państwa europejskie
dostały towary amerykańskie, ze sprzedaży tych towarów czerpały dochody na odbudowę gospodarek ze zniszczeń wojennych, a drugim elementem planu Marshalla było otwarcie rynku amerykańskiego dla towarów wyprodukowanych w krajach objętych tym planem. W rezultacie gospodarka Europy Zachodniej, Polska też była adresatem planu Marshalla, ale ojciec narodów, chorąży pokoju, nie pozwolił nam skorzystać z tej oferty. W związku z tym ona praktycznie została ograniczona do Europy Zachodniej. Myśmy byli po wschodniej stronie kordonu, żelaznej kurtyny. No i w rezultacie planu Marshalla gospodarki krajów zachodniej Europy stosunkowo szybko nie tylko odbudowały się ze zniszczeń wojennych, ale weszły w okres takiego dynamicznego boomu. W rezultacie nie tylko towary amerykańskie płynęły przez Atlantyk do Europy, ale coraz szersza rzeka towarów europejskich płynęła do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, korzystając z tego otwartego dostępu na tamtejszy rynek, a odwrotnie płynęła do Europy rzeka dolarów, co potem jeszcze miało konsekwencje, aż wreszcie doprowadziło do kryzysu walutowego w roku 2008, ale to jest całkiem inny temat, więc o tym nie będę mówił, tylko sygnalizujemy to. Proszę Państwa, w rezultacie porządek jałtański podzielił Europę na dwie strefy wpływów, no i przetrwał jak na Europę stosunkowo długo, ale od początku lat 80. porządek jałtański zaczyna podlegać przyspieszonej erozji. No i w rezultacie ta erozja przyspieszona skłoniła przywódców sowieckich do postawienia sobie pytania, co właściwie mają w tej sytuacji robić. Czy mają bronić porządku jałtańskiego za wszelką cenę, ale nie wiadomo jak wysoka ta cena się okaże i czy ta obrona będzie skuteczna, czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I w połowie lat 80., w 85. roku sowieccy przywódcy, to znaczy Michał Gorbaczow, zdecydowali się na wykonanie manewru ucieczki do przodu. W marcu 85. roku Michał Gorbaczow na spotkaniu w Genewie zaproponował prezydentowi Reaganowi zawarcie traktatu rozbrojeniowego, co przez ówczesnych komentatorów zostało odczytane jako wywieszenie przez sowieciarzy białej flagi na znak, że uznają się za pokonanych w zimnej wojnie i częściowo tak było rzeczywiście, ale sens propozycji Gorbaczowa był zdecydowanie głębszy. Zamiast bronić porządku jałtańskiego za wszelką cenę, rozsądniej będzie zaproponować stronie amerykańskiej wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego w Europie, który zastąpiłby rozsypujący się porządek jałtański. Jeśli oferta zostanie przez Amerykanów przyjęta, no to tego nowego porządku politycznego nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował, więc się oszczędzi mnóstwo energii. I oferta została przez stronę amerykańską przyjęta, o czym świadczyły doroczne, cykliczne spotkania obydwu przywódców. Takie następne spotkanie odbyło się w Reykjaviku na Islandii w roku 86. Kolejne spotkanie w 87. roku w Waszyngtonie. W 88. roku prezydent Reagan był w Moskwie, a w 89. roku, kiedy zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Jerzy Bush starszy, bo potem syn był prezydentem, przyjął Michała Gorbaczowa na okręcie w pobliżu Malty na Morzu Śródziemnym i podczas każdego z tych spotkań kształt przyszłego porządku politycznego w Europie był coraz bardziej konkretyzowany. I już po spotkaniu w Reykjaviku na Islandii okazało się, że istotnym elementem nowego porządku politycznego, który zastąpi porządek jałtański, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy, co oczywiście zostało dostrzeżone przez przywódców państw europejskich, środkowoeuropejskich. Nauczeni doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego, który był ufundowany na założeniu słabości Rosji i słabości Niemiec, tym razem postanowili ująć sprawę swojej niepodległości w swoje ręce
I w 1989 roku cztery państwa środkowoeuropejskie podpisały w Budapeszcie porozumienie o współpracy politycznej, które od czworga sygnatariuszy potocznie nazywane było kwadragonale. To były Włochy, Jugosławia, Węgry i Austria. Do tego porozumienia bardzo szybko, jeszcze przed aksamitnym rozwodem, dołączyła Czechosłowacja, stąd jako piąty sygnatariusz, stąd kwadragonale zaczęło być nazywane pentagonale i Polska jako sygnatariusz szósty, stąd pentagonale przekształciło się w heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze heksagonale? No na to, że znowu podobnie jak w 1918 roku w Europie Środkowej, ponieważ Rosja się wycofuje, pogrąża się znowu w zapaści, w Europie Środkowej znowu wytwarza się próżnia polityczna. Sprzyjający moment dziejowy i tę próżnię polityczną trzeba wypełnić, stwarzając fakty dokonane w postaci politycznego organizmu, właśnie jako w postaci heksagonalnej. Rosja pogrąża się w zapaści, w związku z tym prawdopodobnie nie będzie w stanie tego stopedować. Niemcy wprawdzie w żadnej zapaści się nie pogrążają, przeciwnie, szykują się do skoku na sowiecką strefę okupacyjną, NRD, żeby wchłonąć NRD, ale Niemcy z kolei są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich, więc być może ze względu na te powiązania też nie będą w stanie, nawet gdyby chciały, nie będą w stanie tej inicjatywy politycznej storpedować. W związku z tym no, trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy i stworzyć tu w środkowej Europie fakty dokonane. Jeśli chodzi o Rosję, to te rachuby się sprawdziły. Jeśli chodzi o Niemcy, nie sprawdziły się absolutnie. Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie, a nastąpiło to 12 września 1990 roku, o czym za chwilę, natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze heksagonale. I wysadziły je w powietrze w ten sposób, że dwie republiki jugosłowiańskie, a Jugosławia miała być bałkańskim filarem, heksagonale, dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenia i Chorwacja, zostały zachęcone do proklamowania niepodległości, zachęcone przez Niemcy. No i proklamowały niepodległość, co prawie natychmiast zapoczątkowało krwawą wojnę o granicę w Jugosławii, jak się rozpada większa całość. Natychmiast pierwsze pytanie, jakie się pojawia, jakie granice będą miały części, które się z tej całości wyłonią. No i rzadko kiedy daje się na to pytanie odpowiedzieć pokojowo. Na ogół zawsze odpowiedź jest w postaci konfliktu zbrojnego i tak było w Jugosławii. A widok Jugosławii wtrąconej w krwawy chaos, tak trzeźwiąco podziałała na pozostałych sygnatariuszy heksagonale, że natychmiast się od tej koncepcji odsunęli, widząc, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami. W rezultacie próżnię polityczną, jaka się pojawiła po ewakuacji sowieckiego imperium ze środkowej Europy, zaczęły wypełniać Niemcy, a narzędziem tego wypełniania politycznej próżni było rozszerzanie Unii Europejskiej na wschód. Unii Europejskiej, a więc projektu politycznego, który został nałożony na pierwotny projekt wspólnego rynku, bo wspólny rynek miał na celu współpracę gospodarczą, bez żadnych tam specjalnie prób budowania europejskiego imperium. Natomiast Unia Europejska to była nałożona taka polityczna nadbudowa na tą ekonomiczną bazę wspólnego rynku. I jak to określiła osoba no bardzo doświadczona w polityce europejskiej, ta osoba była przez 11 lat premierem Wielkiej Brytanii, a więc państwa, które nie kibicuje polityce europejskiej, tylko ją tworzy, ba tworzy politykę światową, mówię o Margaret Thatcher. Margaret Thatcher określiła Unię Europejską jako narzędzie politycznej hegemonii Niemiec w Europie. Nie mam tu nic do dodania ani do ujęcia, po prostu zgadzam się z tą opinią. No i proszę Państwa, dlaczego Niemcom tak zależało na tym, żeby realizować ten projekt?
Zacznę od tego, że państwa dzielą się na dwie kategorie. Państwa poważne i pozostałe. Państwa poważne tym się charakteryzują, że potrafią zdefiniować swój interes państwowy, jak go raz zdefiniują, no to już się go trzymają, realizują go bez względu na okoliczności, a państwa pozostałe to albo nie potrafią tego zdefiniować, a nawet jak potrafią, to bardzo szybko o tym zapominają i zataczają się od ściany do ściany w zależności od tego, kto w którą stronę je popchnie. No i taka jest różnica między państwami poważnymi i pozostałymi. Niemcy są państwem poważnym. Niemcy są państwem poważnym i jeśli państwo pozwolą, to króciutko zilustruję to. W drugiej połowie XIX wieku rozpoczęła się w Niemczech epoka intensywnej industrializacji, takiej rewolucji przemysłowej. No i ta rewolucja przemysłowa bardzo szybko ujawniła barierę surowcową. I w kołach kierowniczych niemieckich, nie tylko przemysłowych, nie tylko gospodarczych, nie tylko politycznych, ale nawet intelektualnych, pojawił taki ruch, jak tu przeciwdziałać tej fatalnej barierze surowcowej. I koła kierownicze niemieckie na tę barierę, na ujawnienie bariery surowcowej odpowiedziały koncepcją gospodarki wielkiego obszaru. Tak się to nazywało. Gospodarka, koncepcja gospodarki wielkiego obszaru w największym skrócie i uproszczeniu sprowadzała się do tego, że Niemcy powinny politycznie kontrolować obszar kilkakrotnie większy od własnego terytorium państwowego, właśnie żeby zapewnić odpowiednie warunki rozwoju własnej gospodarce, przemysłowi w szczególności. I w roku 1915, a więc w drugim roku Wielkiej Wojny, ta ogólnikowa siłą rzeczy koncepcja gospodarki wielkiego obszaru została skonkretyzowana w postaci projektu Mitteleuropa. Projekt Mitteleuropa zakładał po ostatecznym zwycięstwie niemieckim, dotyczył zagospodarowania, zorganizowania Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim i zakładał, że na tym obszarze zostaną ustanowione państwa pozornie niepodległe, ale de facto niemieckie protektoraty o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. Ponieważ w 1918 roku wydawało się, że Niemcy wojnę przegrały, bo tak się wszystkim wtedy wydawało, to w Europie Środkowej powstały państwa naprawdę niepodległe, które podjęły próbę tworzenia gospodarek, no nie od razu konkurencyjnych, to nie było to proste, ale w każdym razie niezależnych od gospodarki niemieckiej. Druga wojna światowa to oczywiście wszystko zmieniła, potem podział Europy żelazną kurtyną, ale kiedy po 12 września 1990 roku Niemcy odzyskały swobodę ruchu w Europie i polityka europejska ponownie weszła w stare kolejny, wszystko to się odtworzyło. Dlaczego mówię o tej dacie 12 września 1990 roku? W Moskwie został podpisany wtedy traktat 2+4. Cztery mocarstwa poczdamskie plus dwa państwa niemieckie, traktat 2+4 likwidował okupację Niemiec. Bo Niemcy były formalnie okupowane, wojsko brytyjskie, francuskie, amerykańskie w Niemczech, w strefach okupacyjnych i w Berlinie, miały status wojsk okupacyjnych. Traktat 2+4 likwidował okupację Niemiec, otwierając w ten sposób drogę do zjednoczenia Niemiec, no i zjednoczenie Niemiec nastąpiło miesiąc później. Ta data jest ważna, dlatego że skutki ówczesnych tam ustaleń do dzisiejszego dnia obowiązują. Tak czy owak, w związku z tym na przykład Stany Zjednoczone praktykują tak zwaną rotacyjną obecność zbrojną na terenie Europy Środkowej, dlatego że traktat 2+4 budował tak zwane środki zaufania i zakładał, że na przykład zachodnia broń jądrowa nie będzie przesuwana na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej. Ta granica jeszcze wirtualnie w ten sposób istnieje do dnia dzisiejszego, ani też NATO nie będzie zakładało stałych baz na wschód od dawnej granicy polsko-niemieckiej. W związku z tym tylko rotacyjna obecność wchodzi w rachubę, żeby nie było, to jest taka próba obejścia tego traktatu 2+4. Proszę Państwa, jak powiedziałem, po wysadzeniu w powietrze heksagonale Niemcy
wypełniają próżnię polityczną w środkowej Europie, powstałą na skutek ewakuacji Imperium Sowieckiego. No i ta polityka niemiecka kończy się pełnym sukcesem, bo pewnie był telefon, tak, ale kończy się pełnym sukcesem 1 maja 2004 roku. Do Unii Europejskiej zostaje przyłączonych 8 państw środkowoeuropejskich. Niemcy w ten sposób tworzą polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa z roku 1915. Niemcy są państwem poważnym. Państwo poważne o niczym nie zapomina. No i jak się dzisiaj wielu ludzi zastanawia, dlaczego Polska jest w ten sposób przekształcana, że nawet aspiryny nie potrafimy już samodzielnie wytwarzać, no właśnie dlatego. Takie były założenia i my jesteśmy w orbicie działania państwa poważnego. Proszę Państwa, wspomniałem o tym roku 90. Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchów po roku 90, stały się wyznawcami pewnej doktryny politycznej, którą można nazwać doktryną europeizacji Europy. Doktryna europeizacji Europy sprowadza się do tego, żeby wypychać delikatnie, bo to nie można żadnych gwałtownych ruchów, ale systematycznie, delikatnie wypychać Stany Zjednoczone z polityki europejskiej. Nie trudno się domyślić, dlaczego Niemcy nie życzą sobie obecności Stanów Zjednoczonych w polityce europejskiej, zwłaszcza jako kierownika tej polityki. Bo pamiętają, że Niemcy przegrały dwie wojny na skutek wtrącenia się do Stanów Zjednoczonych, do europejskiej polityki. Niemcy przegrały dwie wojny, które mogły wygrać. Więc nic dziwnego, że nie życzą sobie obecności Stanów Zjednoczonych w polityce europejskiej, zwłaszcza jako jej kierownika. O, Francja też jest wyznawczynią doktryny europeizacji Europy, ale z innych powodów, trochę bardziej skomplikowanych. Ja kiedyś jednemu Francuzowi, takiemu bardzo inteligentnemu panu, powiedziałem, że jeśli prawdą jest to, co Hegel mówił o duszy narodów, to Francja ma duszę kobiety. No i to doskonale widać między innymi w tej doktrynie europeizacji Europy. Francja nie może wybaczyć Stanom Ameryce, że dwukrotnie widziała ją w sytuacji upokorzenia. To jest bardzo kobiece. Kobiety takich rzeczy nie wybaczają. No i Francja nie można. No i jeszcze tam jest takie racjonalne jądro, że Stany Zjednoczone przyłożyły rękę do likwidacji francuskiego imperium kolonialnego, o czym Francja też doskonale pamięta i wcale nie była tym, ani nie jest tym zachwycona. Wyrazem, no i Niemcy stały się wreszcie takim, nawróciły się, można powiedzieć, nawróciły się na linię polityczną kanclerza Bismarcka, od której odszedł narwany cesarz Wilhelm II i Adolf Hitler. Linia polityczna kanclerza Bismarcka polega na tym, że Niemcy kierują Europą w porozumieniu z Rosją. I wyrazem tego nawrócenia na linię polityczną kanclerza Bismarcka było proklamowanie strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego, które dosyć sprawnie przetrzymuje wszelkie próby niszczące, jakim jest poddawane. Proszę Państwa, Unia Europejska, tak jak mówiłem, jest pewnym projektem politycznym nałożonym na wspólny rynek. Ten projekt polityczny niestety oddziałuje na wspólny rynek destrukcyjnie, dlatego że on wygasza te pozytywne impulsy, które w Europie nadał wspólny rynek. No takie są niestety konsekwencje. W rezultacie Europa jest przeregulowana, gospodarka europejska jest przeregulowana. No i na to się nakłada jeszcze, o czym tutaj już pani magister wspomniała, nakłada się rewolucja komunistyczna, która w tej chwili jest w Europie w pełnym natarciu,
z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej i instytucji poszczególnych państw członkowskich. To nie tylko zresztą w Europie ta rewolucja się odbywa, ale w Europie też. Nas może mylić jedna rzecz, mianowicie to, że jedna okoliczność, mianowicie ta, że ta rewolucja komunistyczna prowadzona jest według innej strategii niż ta, którą my znamy, bo my znamy strategię bolszewicką, która się składała z trzech takich elementów: gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia, czyli indoktrynacji masowej, przyjmującej tych wszystkich wynalazków marksistowskich. Ta strategia, nie można powiedzieć, że nie przyniosła rezultatów, przyniosła takie budzące grozę nawet, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna, w związku z czym obecnie odstąpiono od niej i na rzecz strategii, którą jeszcze w latach 20. XX wieku zalecał taki włoski komunista Antoni Gramsci. Gramsci uważał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej, to wynikało z jego tam sporu z Marksem, głównym polem bitwy rewolucyjnej nie powinny być stosunki własnościowe, tylko sfera ludzkiej świadomości, sfera kultury. W związku z czym w tej strategii na plan pierwszy wysuwa się masowe duraczenie, które jest prowadzone w skali właśnie europejskiej, a nawet ponadeuropejskiej, przy pomocy takiej piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. Narzędzia terroru są stworzone, ale nie są, wystarczy ustawodawstwo przejrzeć, ale nie są stosowane w skali masowej. Po pierwsze z tego powodu, że duraczenie przynosi znakomite rezultaty. Znakomite rezultaty. Wielu ludzi w ogóle już nie zdaje sobie sprawy, no, traci kontakt całkowity z rzeczywistością, traci poczucie rzeczywistości. Uważa, że ta rzeczywistość podstawiona, w której żyją, to jest naprawdę i są spreparowani. A po drugie, Mikołaj Machiavelli w Księciu przestrzegał przed jakimś takim szafowaniem terrorem. Okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. Ponieważ duraczenie daje znakomite rezultaty, to nie ma potrzeby płoszyć potencjalnych ofiar terrorem, bo terror to jest nic przyjemnego. Ktoś, jak ktoś doświadczył na własnej skórze, to wie, ale ma jedną zaletę. Ma jedną wielką zaletę. Człowiek terroryzowany wie, że jest terroryzowany. Zdaje sobie z tego sprawę. Czeka, kiedy terror zelżeje, kiedy terror ustanie. Czasami może nie przeżyć tego eksperymentu, czasami wychodzi z tego taki poobijany, że już nic mu się nie chce. Ale zasadniczo nie wpływa to na jego władze umysłowe. Natomiast człowiek zoperowany przy mocy tej piekielnej triady, on nie wie, że jest zoperowany. Musimy to tylko naprawdę. W związku z tym ta strategia jest, można powiedzieć, przy pozorach łagodności jest groźniejsza, bo ona jest taka podstępna. Proszę Państwa, strategia się zmienia, ale cel się nie zmienia. Cel rewolucji komunistycznej się nie zmienia. Celem rewolucji komunistycznej było i jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? O tym, że wyrzekł się wolnej woli. To się robi raz na zawsze. Jak ktoś się wyrzeknie, to już się nie odzyskuje. Nie wiem, z czego się to bierze. Być może, że Pan Bóg uważa, że to jest taki wspaniały dar, że jak ktoś nim zgardzi, no to jak zgardziłeś, to już nie będziesz to miał. Być może, że tak jest. Za karę. No jakaś kara musi być, prawda? Więc człowiek sowiecki wyrzekł się wolnej woli. W związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie trzeba co i rusz dokonywać samodzielnych wyborów, a on właśnie już tego nie potrafi, bo się tego wyrzekł. W związku z tym drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie człowiekowi sowieckiemu takiego sztucznego środowiska, w którym on mógłby żyć, w postaci państwa totalitarnego. Państwo totalitarne w tym się charakteryzuje, między innymi, że nie toleruje żadnej władzy poza własną, a więc na przykład władzy rodzicielskiej, bo to też jest władza i w dodatku autonomiczna względem państwowym. No to co widzimy? Na naszych oczach władza rodzicielska została
zlikwidowana, został tylko obowiązek alimentacyjny z niej, a władzy już nie ma, dlatego że jeżeli w stosunkach między rodzicami a dziećmi zostaje wprowadzony urzędnik jako arbiter, który ma ostatnie słowo, no to znaczy, że władzy ojcielskiej już nie ma. To jest taka atrapa tylko, podobna do orła wypchanego. Orzeł wypchany ma wszystko to, co i orzeł taki żywy ma. Dziób, skrzydła, szpony, ogon, ale nie lata. I to jest taka atrapa. Drugim rodzajem władzy, której nie toleruje państwo totalitarne, jest władza religijna. No i to też jest władza i w dodatku autonomiczna względem państwa, w każdym razie powinna być. No i kilka lat temu francuski prezydent Sarkozy przedstawił bardzo czytelną ofertę, właśnie ultimatum, pod adresem Kościoła katolickiego. Jeżeli albo Kościół uzna zasadę laickości republiki, no to przekładając to na język ludzki, wyrzeknie się wszelkich pretensji do przywództwa moralnego, tylko się zdegraduje do roli takiej organizacji socjalno-charytatywnej z elementami przemysłu rozrywkowego, to nawet może być finansowany przez państwo. A co to komu szkodzi? A jak nie, no to wojna. Ponieważ jeszcze nie wszyscy wywiesili białą flagę, no to mamy wojnę i tak kolaborantów różnych tam, zwolenników dialogu z judaszyzmem i tak dalej. To jest mnóstwo takich dziwolądów. Więc mamy sytuację kryzysu przywództwa, no wyraźnie kryzysu przywództwa. No i wreszcie, proszę państwa, od strony ekonomicznej jest ważną. Państwo totalitarne nie toleruje też władzy właściciela nad rzeczą. Władzy, bo też jest władza. I państwo totalitarne tego nie toleruje. I na naszych oczach dokonuje się erozja własności prywatnej. Z niej zostaje już właścicielka pusta skorupa. Więcej do powiedzenia niż właściciel na temat przedmiotów własności mają urzędnicy, mają pracownicy sektora publicznego. Oni mają ostatnie słowo w każdej sprawie. Najlepszą ilustracją, żeby daleko nie było, ktoś posadził drzewo na swoim gruncie, ale już ściąć to nie może bez pozwolenia. No, to jest ilustracja tego, że właściciel właśnie jest tylko takim już figurantem, a tak naprawdę to mają urzędnicy najwięcej do powiedzenia, więc ta władza też nie jest tolerowana. Proszę państwa, oczywiście z punktu widzenia gospodarczego wynalazki komunistyczne, wszystko jedno, czy w strategii bolszewickiej, czy w strategii tej granczystowskiej, nic dobrego przynieść nie mogą, no to widzimy, że Unia Europejska, można powiedzieć, że dojada te zasoby bogactwa, które zostały stworzone przez poprzednie oszczędne i rozsądne pokolenia, natomiast tak na co dzień żyje z zadłużania, żyje na koszt przyszłych pokoleń, które nie wiadomo, czy się urodzą, bo mamy kryzys demograficzny w Unii Europejskiej. Proszę państwa, Polska też jest zadłużona, chociaż nie jest najbardziej tutaj zadłużona spośród krajów unijnych, ale nie martwmy się o innych, martwmy się o siebie. Polska, dług publiczny Polski powiększa się w zależności od sezonu od 5 do 7 tysięcy złotych na sekundę. Godzina ma 3600 sekund, to łatwo jest policzyć ile na godzinę, ile przez tam dobę i tak dalej. Więc co to jest dług publiczny? To dług publiczny oznacza, że nasze pokolenie wypiło i zakąsiło na koszt przyszłego pokolenia, które jeszcze się nie urodziło, więc można je bezkarnie okradać. To jest zresztą ilustracja możliwości państwa. Zwykły złodziej nie może okraść człowieka, którego nie ma, a państwo może. A państwo może. I my na to przyzwalamy. Mało tego, mówimy, że takie państwo to jest wrażliwe społecznie, my to pochwalamy. Grabież naszych wnuków pochwalamy. No to jest rezultat duraczenia. Musimy się opamiętać, bo gdyby tak robił prywatny człowiek, że przepijałby majątek swoich dzieci, no to normalni, przyzwoici ludzie nie podawaliby mu ręki przecież takiemu łajdakowi.
Utracjuszowi. A my to robimy, my to pochwalamy. Proszę Państwa, nic dobrego oczywiście z tego nie wyniknie i te dzieci, których jeszcze nie ma, które jeszcze nie zostały poczęte, jakimś siódmym zmysłem to wyczuwają i nie chcą się rodzić. I ja je rozumiem, bo gdybym ja się dowiedział jakimś cudem, że jestem obciążony długiem już na starcie, którego przez całe życie nie będę w stanie spłacić, to bym się poważnie zastanawiał, czy się rodzić, czy nie rodzić. No, wolałbym się nie rodzić w takiej sytuacji. No, po co mam się rodzić jako niewolnik lichwiarskiej międzynarodówki, prawda? To jest konsekwencja. Proszę Państwa, no i wracam jeszcze do tego kryzysu imigracyjnego, jeśli Państwo pozwolą, nawiążę. Ja oczywiście nie wiem, czy to jest przedsięwzięcie intencjonalne, czy nie, bo to jakbym wiedział takie rzeczy, to albo już bym nie żył, albo bym był bardzo bogaty, ale warto zwrócić uwagę na kilka aspektów tej sprawy, tego zjawiska. Otóż po pierwsze, co jest przyczyną tej wędrówki ludów, bo to jest czwarta wędrówka ludów w historii Europy. Pierwsza była na przełomie starożytności i średniowiecza wczesnego. Na skutek najazdu Hunów była wędrówka ludów w Europie, która doprowadziła w konsekwencji do załamania się zachodniego cesarstwa rzymskiego. Druga wędrówka ludów nastąpiła na skutek wielkich odkryć geograficznych. Europejczycy odkryli nieznane lądy i zaczęli się tam przenosić. Nie tylko przenosić, ale ujarzmiać te nowe obszary, nowo odkryte obszary. Spowodowało to trzecią wędrówkę ludów, mianowicie przesiedlenie murzynów afrykańskich do obydwu Ameryki, do Europy. Według najostrożniejszych szacunków przesiedlonych zostało w ramach handlu niewolnikami co najmniej 10 milionów murzynów, a być może niektórzy powiadają, że nawet 50 milionów, no to jest duża wędrówka ludów. Co prawda nie od razu się to odbyło, to się odbywało stopniowo, no ale się odbywało. Będzie to miało oczywiście, a to jest czwarta, ta jest czwarta. Co ją spowodowało? Ano na skutek operacji pokojowych, misji stabilizacyjnych, wojenno-pokój i jaśminowych rewolucji, wiele krajów Środkowego i Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej zostało wtrąconych w stan krwawego chaosu. Tak się jednak złożyło, że nie wszystkie, a tylko te, które w przeszłości słusznie czy niesłusznie były uważane za zagrożenie potencjalne dla bezcennego Izraela. Bo na przykład jest na Bliskim Wschodzie takie państwo Jordania, które jest rządzone przez tyrana. Na dobrą sprawę tam powinna być wojna o pokój i demokrację, ale nie ma. Dlaczego? Ano dlatego, że w 1994 roku Jordania podpisała traktat pokojowy z Izraelem i tam jest spokój, żadnych uchodźców tam nie ma, żadnych wojen o demokrację. Nikomu w ogóle nie przychodzi do głowy, żeby tam demokrację wprowadzać. Więc coś jest na rzeczy. No i ten krwawy chaos jest przyczyną jednocześnie alibi dla tej wędrówki ludów. Drugi aspekt to są uchodźcy. No, co około 70% tych uchodźców to są młodzi mężczyźni przed ukończeniem lat 30, a więc młodzi mężczyźni zdolni do walki. Ogołocenie tamtych obszarów z młodych mężczyzn zdolnych do walki dodatkowo zagrożenie dla bezcennego Izraela zmniejsza, a zwiększa zagrożenie dla Europy. Co więcej, jeżeli prawdą jest, co piszą media, że wyekspediowanie takiego jednego podróżnika kosztuje kilka tysięcy euro, no to musimy postawić pytanie, skąd ci ludzie mają, to nawet u nas jest duża suma, skąd ci ludzie mają takie pieniądze? No przecież to są kraje, oni uciekają z krajów zniszczonych przez wojnę, gdzie ludzie utracili dorobek całego życia, a nagle proszę stać ich na to. No pożyczają od kogo? Od takich samych bidaków jak i oni? Przecież to oni nie pożyczą. Musiał ktoś stworzyć inżynierię finansową, która tę wędrówkę ludów umożliwia.
linie kredytowe, no ale tam nic dziwnego, że ci uchodźcy się kierują do krajów o najwyższym socjalu, no bo tam rodzina została jako zakładnicy, trzeba ją wykupić, prawda? To nie są żarty. Nie będą tutaj w Polsce siedzieli, bo co tu z Polski, jaki socjal, prawda? O, niemiecki, brytyjski, szwedzki, to co innego. No i dlatego mamy to. I jeszcze ostatnia sprawa. W 89 roku, w niepojętym przypływie szczerości, ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Delors powiedział publicznie, że celem Unii Europejskiej jest wypowiedzenie wojny ekonomicznej Stanom Zjednoczonym. Jestem pewien, że w Stanach Zjednoczonych ktoś to usłyszał i wyciągnął wnioski, a właściwie jeden. Tak? No to zanim wy będziecie zdolni do wypowiedzenia nam wojny ekonomicznej, to my wam zafundujemy taką wojnę domową z muzułmanami, że nie pozbieracie. No i tu rzeczywiście mamy do czynienia z taką inwazją niekontrolowaną. Widać, proszę Państwa, na tym tle kryzys instytucji Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że instytucje Unii Europejskiej w ogóle nie są widoczne, tak jakby ich nie było. Ta włoska komunistka Federica Mogherini, która jest ministrem spraw zagranicznych Unii Europejskiej, no co zrobiła? Rozbeczała się. No nie tego oczekujemy od władz takiego potężnego mocarstwa europejskiego, żeby się rozbeczywały na widok muzułmańskich uchodźców, prawda? Którzy tam panienki obmacują. No to nie jest odpowiednia reakcja. Nie dlatego, nie z tego ta bezradność wypływa, że nie ma narzędzi do przeciwstawienia się tej wędrówce ludów. Proszę Państwa, karabin maszynowy każdego uchodźcę dogoni. To nie jest tak, że nie dogoni. Dogoni. Tylko nie ma woli politycznej, żeby tych narzędzi użyć. A w rezultacie, no, proszę zwrócić uwagę, że państwa sobie radzą, natomiast instytucje unijne nie. Widać wyraźnie, że jeżeli Niemcy robią głupstwa, czy nasza złota pani w Niemczech robi głupstwa, no to cała Europa też i to usiłuje te głupstwa przerzucać na inne kraje, które wcale tych głupstw nie zamierzają robić. Proszę Państwa, mamy w tej chwili, abstrahując od tego, czy to dobrze, czy źle, bo to zależy od punktu widzenia, mamy w tej chwili moment zachwiania niemieckiego przywództwa w Europie. To jest, można powiedzieć, z jednej strony mamy zachwianie niemieckiego przywództwa w Europie, a z drugiej strony mamy brytyjskie dąsy. Wielka Brytania w czerwcu będzie przeprowadzić referendum, czy wychodzić z Unii Europejskiej, czy zostać w niej. Premier Cameron, o co go podejrzewałem, nie chciał tak naprawdę z Unii Europejskiej wyjść, tylko chciał wytargować lepsze warunki, jeszcze lepsze niż Wielka Brytania ma, no ale uruchomił pewien proces, który nie wiadomo czym się może skończyć, może nabrać własnej dynamiki i Wielka Brytania może z Unii Europejskiej, Unię Europejską opuścić. To jest zgodne zresztą z zapisami traktatu lizbońskiego, bo w traktacie akcesyjnym nie było procedury wychodu, a w traktacie lizbońskim jest. Jeśli Państwa to interesuje, to możemy w dyskusji do tego wrócić, bo to jest bardzo finezyjna i dowcipna procedura. I Brexit, czyli ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, może spowodować dwa alternatywne procesy. Albo zapoczątkuje rozpad Unii Europejskiej, albo zapoczątkuje wzmocnienie pruskiej dyscypliny wśród kontynentalnych członków Unii Europejskiej, bo Niemcy nie po to tyle pieniędzy wywaliły w przeszłości na zabawę w integrację europejską, żeby teraz pozwolić na to, żeby im się wszystko rozpadło. To łatwo nie pójdzie. A poza tym warto jeszcze jedną rzecz pamiętać. Nawet gdyby Unia Europejska się rozleciała, to nie będzie koniec. To będzie początek. To będzie początek. Już mówiłem, że jeżeli rozpada się jakaś większa całość,
to pierwsze pytanie, jakie się pojawia, to jest pytanie o granice, jakie będą miały części, które z tej większej całości się wyłonią, a jeżeli nawet nie o granice, to o pozycję wyjściową jest pewne, na 100% pewne, że państwa silne i mądre będą próbowały wtedy wszelkimi środkami poprawić swoją pozycję wyjściową kosztem państw słabych i głupich. I cały dowcip polega na tym, żeby być wśród państw tych mądrzejszych i silniejszych, bo jak mówimy wśród słabych i głupich, to marny nasz los, na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą. Proszę państwa, jaka jest alternatywa wobec Unii Europejskiej? No, mieliśmy takie tu zabawne różne komentarze w okresie, kiedy było poprzedzającym referendum akcesyjne. Bardzo dużo autorytetów moralnych przekonywało nas, że nie ma alternatywy wobec Unii Europejskiej. Musimy się tam zapisać, bo jak nie, to Białoruś albo nawet Władywostok, rdzennie polskie miasto na Dalekim Wschodzie, prawda? Jak każda teza propagandowa, tak samo i te, były fałszywe. Najlepszym dowodem fałszywości tych tez są dwa europejskie państwa, które do Unii Europejskiej nie należą, bo nie chcą, Odbywały się tam referenda, ale w tych referendach coraz więcej było przeciwników, w związku z tym już następnych nie robiono, bo już było wiadomo, że te państwa i te narody tam mieszkające do Unii Europejskiej przyłączyć się nie chcą. To jest Szwajcaria i Norwegia. Kiedy używałem tego argumentu w czasie dyskusji poprzedzającej referendum akcesyjne, no to mówiono, no tak, ale Szwajcaria to jest bogaty kraj. To ja mówię, to prawda, jest bogaty kraj, ale przecież nie dlatego, że gdzieś zapisała i spadł na nią deszcz złota, tylko dlatego, że się rozsądnie rządzi. To my róbmy tak samo i nie liczmy na to, że się zapiszemy gdzieś. Niemcy nas spuszczą deszcz złota i znowu będzie jak zawierka. No? Ale no to głuche milczenie było mi odpowiedzią wtedy, ale wtedy jeszcze no, wszyscy byli, że tak powiem, optymistycznie nastawieni, no ale teraz stoimy w obliczu możliwego rozpadu Unii Europejskiej i to jest pytania znowu z taką palącą aktualnością przed nami stają. Co właściwie powinniśmy robić? Ano powinniśmy się rozsądnie rządzić. I chciałbym przypomnieć taką radę, którą w 90 roku, a więc w progu transformacji ustrojowej, przekazał naszym parlamentarzystom laureat Nagrody Nobla z ekonomii amerykańskiej, on z żydowskiego zresztą pochodzenia, Milton Friedman. Milton Friedman, zorganizowaliśmy takie spotkanie z parlamentarzystami Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i on tam udzielił rady, która i dzisiaj jest aktualna, a zwłaszcza dzisiaj w obliczu możliwego rozpadu Unii Europejskiej. Milton Friedman powiedział, że Polska nie jest bogatym krajem zachodnim, więc nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Co Polska powinna robić wobec tego? Powinna naśladować rozwiązania, które bogate kraje zachodnie stosowały u siebie, kiedy były takie biedne jak Polska. To jest rada bardzo rozsądna i nadal aktualna. Niestety przyłączenie Polski do Unii Europejskiej nam takie postępowanie uniemożliwiło, bo Unia Europejska wymusza na nas poprzez tak zwane standardy, żebyśmy się zachowywali tak, jakbyśmy byli bogatym krajem zachodnim, którym nie jesteśmy. No i konsekwencje dają znać o sobie w sposób bardzo bolesny, bo prędzej czy później następuje bolesny powrót do rzeczywistości. To jest, proszę państwa, tak jak w sytuacji, kiedy towarzystwo idzie na kolację do knajpy. No i tam jedzą, piją, lulki palą, gwar, wesołość, śmiechy, aż o godzinie 11:00
11, zjawia się kelner z rachunkiem i cichnie gwar, gasną śmiechy, jeden na drugiego z niepokojem spogląda. Otóż stoimy u progu tej właśnie godziny 11 i być może będziemy musieli jakoś skonfrontować się z bolesnym powrotem do rzeczywistości. Oby ta konfrontacja wypadła dla nas korzystnie, bo może być źle. Zgodnie z zasadą Murphy'ego, jak coś może pójść źle, to na pewno tak pójdzie. Prawda? Więc musimy bardzo uważać, tak jak Stefanowi Kisielewskiemu radził jego profesor. Powiedział mu, ty zawsze bardzo uważaj. I tym optymistycznym akcentem kończę, żeby nie przedłużać, żeby jeszcze Państwo mogli zabrać głos i w ten sposób naturalnie przechodzimy do drugiej fazy naszego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję. Szczerze Państwo cierpliwie wysłuchali. Bardzo proszę. Nie tylko pytania, bo Państwo mogą chcieć skomentować to, co ja powiedziałem, albo tego, czego nie powiedziałem. Wszystko. Proszę bardzo. Teraz się tam było spotkanie z Romanem Dewisem w Płocku. Jedna z osób zapytała, czy Unia Europejska przetrwa. I pan Roman Dewis odpowiedział, nie takie królestwa pada. Doświadczenie historyczne poucza nas, że wszystkie imperia prędzej czy później upadały, one wchodzą w fazę takiego imperialnego rozdęcia. Być może, że ostatnimi czasy historia przyspiesza trochę, bieg wypadków jest przyspieszony i to imperialne rozdęcie bardzo możliwe, że tak, tylko że będą temu, tak jak mówię, będą temu, nawet temu rozpadowi Unii Europejskiej, będą towarzyszyły paroksyzmy i bardzo potężne drgawki, które mogą się, tak jak krokodyl, który tam zdycha, jeszcze tak mocno ogonem macha w tej agonii, że osoby postronne może pozabijać albo przynajmniej połamać im kości. W związku z tym to jest bardzo poważne niebezpieczeństwo. Jeśli Państwo pozwolą, to zwrócę uwagę na tę procedurę wyjścia, bo to jest istotne. Otóż zanim przejdę do omawiania procedury wyjścia, to chciałbym przedstawić Państwu inną instytucję Unii Europejskiej, bo bez zrozumienia tego to trudno tę finezję dowcipną. Otóż klauzula solidarności jest zapisana w traktacie lizbońskim, która mówi, że jeżeli w jakimś państwie członkowskim nastąpiło zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy nawet w postaci interwencji wojskowej. Skąd wiadomo, no i to jak już tam usunie zagrożenia dla demokracji, to ta wojska została wycofana, wszystko gra i koliduje, jak to mówią gitowcy. Proszę Państwa, procedura wychodzenia z Unii polega na tym, że państwo, które chce wystąpić z Unii Europejskiej, składa odpowiedni wniosek, który jest przedmiotem negocjacji na temat warunków wyjścia z Unii. No i mamy dwie możliwości w związku z tym. Albo negocjacje doprowadzą do porozumienia, albo nie. Ale załóżmy, że doprowadziły do porozumienia. No to porozumienie potem jest przedstawiane do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej. Znowu mamy dwie możliwości, albo zatwierdzą, albo nie zatwierdzą. Ale powiedzmy, że zatwierdziły. No to takie państwo opuszcza Unię Europejską na zatwierdzonych warunkach. A co się dzieje, jeśli negocjacje nie doprowadziły do porozumienia? Przecież może tak być. Albo też doprowadziły, ale to porozumienie nie zostało zatwierdzone przez cokolwiek, albo parlament, albo radę, albo jedno i drugie, to wtedy takie państwo też opuszcza Unię Europejską, ale dopiero po 2 latach. I gdybyśmy nic nie wiedzieli o klauzuli solidarności, to byśmy daremnie zachodzili w głowę, po co te 2 lata są. Ale ponieważ już wiemy o klauzuli solidarności, to już łatwiej nam się domyślić. Proszę Państwa, skąd wiadomo, że w jakimś kraju członkowskim wystąpiło zagrożenie dla demokracji?
No czyż trzeba nam lepszego dowodu niż ten wniosek o wystąpienie z Unii? Przecież od razu widać, że z demokracją tam nie jest. No i wtedy można, wtedy Komitet Obrony Demokracji się zarejestruje, zaprasza Unię Europejską do interwencji. I co się dzieje? Ano nowy rząd. Skąd wiemy, że zagrożenia dla demokracji ustało? No stąd, że nowy rząd pierwszą rzeczą, którą zrobi, to wycofa ten wniosek o wystąpienie z Unii. Wtedy będziemy mieli dowód, że demokracja została przywrócona. No czyż nie dowcipna finezja? Dowcipna finezja. O wszystkim pomyślano. Nawet o tym, żebyśmy odpowiedniego pretekstu się mogli uczepić w postaci obrony demokracji i praworządności. Właśnie w naszym nieszczęśliwym kraju się do tego szykujemy, bo nie wiadomo, czy prawie wiadomo, co Komisja Europejska w sprawie Die Polnische Frage postanowi, prawda? No, będzie ostateczne rozwiązanie, Polen Frage. Proszę bardzo. Jak pan uważa, czy umacnianie naszej pozycji w Grupie Wyszehradzkiej może sprawić to, że w Unii Europejskiej będziemy silniejsi jako kilka krajów i możemy my powstrzymać tą inwazję islamistów? Proszę państwa, jeszcze to ten wątek, jeśli państwo pozwolą, to pociągnę, bo to znowu się pojawia sprzyjający moment dziejowy w postaci zachwiania niemieckiego przywództwa w Europie i w postaci powrotu Stanów Zjednoczonych do aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. To jest dobry moment, żeby powrócić do koncepcji heksagonale, ale uzupełnionej i poprawionej. Bo jaka była wada heksagonale? Tego pierwotnego, że ono nie miało silnego lidera, ani nawet silnego protektora. W związku z tym Niemcy bez trudu wysadziły to przedsięwzięcie w powietrze. Otóż gdyby powrócić do koncepcji heksagonale uzupełnionej i poprawionej ze Stanami Zjednoczonymi na czele, a przynajmniej ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem, no, to wtedy już to zupełnie inaczej wygląda. Nawiasem mówiąc, coś takiego sugerował w 2001 roku Jan Nowak-Jeziorański w takim artykule opublikowanym w Rzeczypospolitej w maju 2001 roku pod tytułem Czy NATO jest zagrożone? On tam polemizował z takimi pomysłami, żeby utworzyć europejskie siły zbrojne niezależne od NATO, bo Amerykanie doskonale powtarzał amerykańskie jaszczenia, które myśmy znali. Amerykanie byli i są temu przeciwni, dlatego że zdają sobie sprawę, że to jest pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Te europejskie siły zbrojne niezależne od NATO. Amerykanie nie chcą wyprowadzić Bundeswehry spod swojej kurateli na razie. Więc Nowak-Jeziorański te argumenty powtarzał, ale dodał jedno zdanie, które ten artykuł w ogóle, dzięki temu zapamiętałem ten artykuł, powiedział, konieczne jest wobec tego powstanie grupy państw ze Stanami Europejskich, ze Stanami Zjednoczonymi na czele, które by zgodnie oświadczyły, że obecna koncepcja Unii Europejskiej jest nie do przyjęcia. Właśnie to była nic innego, tylko próba powrotu do heksagonale uzupełnionego i poprawionego. I teraz znowu jest taka szansa w postaci tak zwanego międzymorza. To znaczy państw bałtyckich, które są po zachodniej stronie linii Ribbentrop-Mołotow, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Rumunii, Bułgarii i Serbii, Chorwacji. To jest 80 milionów, być może również Italii. To jest bez Italii 80 milionów ludzi. A więc nie jest to zagrożenie dla nikogo, bo same Niemcy liczą 80 milionów ludzi. Ale ze Stanami Zjednoczonymi na czele to taki organizm polityczny stanowiłby dosyć dobrą zaporę przed jakimiś niespodziankami ze strony Moskalików.
a jednocześnie równoważyłby ciężar strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. Równoważyłby ciężar strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. Tylko w tym celu Polska powinna prowadzić inną politykę niż prowadzi. Niestety rząd nie jest tutaj bez winy aktualny, ale jest w trudnej sytuacji, bo Polska w rezultacie tej wojny o inwestyturę, którą mamy, drugą wojnę o inwestyturę, kiedy rząd musi rywalizować o względy amerykańskie ze starymi kiejkutami, które są z punktu widzenia amerykańskiego bardzo wygodne. Mówię o wojskowych sprawach informacyjnych. On stary, za napiwek zrobią wszystko. Więc a i wobec nich nie trzeba żadnych pozorów tam przyzwoitości albo partnerstwa stosować. W rezultacie tej rywalizacji Polska nie może uzyskać korzyści, które mogłaby uzyskać choćby z faktu przynależności do NATO. Bo to nie jest tak, że my do tego przedsięwzięcia nie wnosimy żadnego wartościowego aportu, że my jesteśmy tylko klientami. Wnosimy bardzo ważny aport, bardzo cenny w postaci terytorium, które udostępniamy Stanom Zjednoczonym dla potrzeb ich rozgrywki z Moskalami, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium. To nie jest aport bez znaczenia. I w związku z tym mamy moralne prawo domagać się za to wynagrodzenia. I dlatego, kiedy prezydent Obama w czerwcu 2014 roku był w Warszawie, żeby nam powinszować, myśmy się znowu zaangażowali jako amerykański dywersant, to dwukrotnie na antenie Radia Maryja mówiłem, że teraz już nie możemy, nie powinniśmy popełnić błędu prezydenta Kaczyńskiego, który się podjął w przeszłości tej roli niebezpiecznej za darmo, i powinniśmy załatwić ze Stanami Zjednoczonymi przynajmniej dwie sprawy. To znaczy uzyskać solenną obietnicę, że Stany Zjednoczone nie będą na Polskę wywierały nacisku w żadnej sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. Bo my hałasy żydowskie to będziemy sami hałasować, od tego nikt nie umarł. Natomiast nacisków amerykańskich możemy nie wytrzymać. Szwajcaria nie wytrzymała, to my tym bardziej. I druga sprawa. Polska, która podejmuje się niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta, siłą rzeczy staje się państwem frontowym. W związku z tym oczekiwalibyśmy, że Stany Zjednoczone będą Polskę traktowały tak jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. Czyli kroplówka finansowa, 4 miliardy dolarów na modernizację i powiększenie sił zbrojnych, co jest w interesie całego Paktu Atlantyckiego, no i udogodnienia wojskowe takie, z jakich korzysta Izrael. Jeśli prezydent Obama by taką propozycję wyśmiał, no to to by była dla nas bardzo ważna informacja, że chce nas wykorzystać i zostawić z dzieckiem. To nie wolno w taki interes chodzić. No tak, pan się śmiejecie, wtedy mamy już pewność, o co tu chodzi. Jeżeli natomiast by nas nie wyśmiał, my otrzymujemy, mamy lepsze rozeznanie własnej sytuacji. Tylko niestety i tak na skutek tego, że rząd musi rywalizować ze starymi kiejkutami, to Polska jest zmuszona, nie wiem jaki stopień tu jest zawinienia rządu, być może pan Waszczykowski jest po prostu zamiętki, jak to mówią, ale Polska zadowala się tak zwanymi błyskotkami, tak jak pisał poeta, Polsko ciebie błyskotkami mówią. Bo rotacyjna obecność brygady amerykańskiej pancernej na terenie całej środkowej Europy, ona w noc świętojańską się będzie tu pojawiała, w noc Walpurgii gdzie indziej, to jest błyskotka. Tym bardziej, że to wojsko nie będzie słuchało rozkazów rządu polskiego, tylko własnego rządu, który w pewnym momencie może być, słuchajcie, zabieramy się za ocean, a my tu zostaniemy, prawda? Więc my w polskim interesie państwowym jest wzmacnianie własnej armii, która tu zostanie i która będzie słuchała rozkazów polskiego rządu, jakikolwiek by on nie był. Jakikolwiek by on nie był. To jest program ponadpartyjny. To jest program państwowy.
Bo jeżeli nie, no to będziemy zbywani błyskotkami, a błyskotki to nie jest interes. Również trzeba zauważyć, że Polska w tej chwili dogaduje się z Białorusią. Widać, że tutaj na Ukrainę zostało 1 mld złotych przekazane. O tym mówili tak w mediach głośno, ale te pieniądze poszły, czy Polska też sobie robi zderza do Rosji? Proszę Państwa, no ja bardzo źle oceniam, politykę w sprawie ukraińskiej, politykę polskich władz i to poprzedniego rządu i tego. To nawet ona, to postępowanie nie zasługuje nawet na nazwę polityki. Dlatego, że to postępowanie polega na żyrowaniu w ciemno wszystkiego, co zrobi rząd w Kijowie. Nawet nie wiemy, co oni zrobią i w ciemno to żyrujemy. Nie wolno takich rzeczy robić. Gdyby w Polsce ktoś uprawiał politykę, to jeszcze przed pomarańczową rewolucją na Ukrainie, tą poprzednią, co piękna Julia tam doszła do władzy, to powinien ktoś pojechać, zanim się tam to wszystko zaczęło, powinien ktoś z Warszawy pojechać do Waszyngtonu, do Departamentu Stanu i słuchajcie, wiemy, że tu szykujecie taką siurprizę na Ukrainie, bardzo nam się to podoba, chętnie się włączymy, powiedzcie, co mamy zrobić od strony wywiadowczej, wojskowej, propagandowej, finansowej, no i wszystko zrobimy, ale jeden warunek z naszej strony, że siłą napędową tej imprezy nie będą banderowce. Bo jeżeli będą banderowcy, to zamkniemy granice, wszystkich wyłapiemy i Putinowi pociąg wsadzimy prosto na Kamczatkę. Żeby była jasność, Polska nie może popierać kierunku politycznego na Ukrainie, który wobec Polski stawia roszczenia terytorialne. Nie wolno robić takich rzeczy bez względu na cokolwiek. To jest, dlatego uważam, że to tego postępowania polskich władz, i mówię, i poprzednich, i obecnych, nie można nawet nazwać polityką, bo to nie jest żadne, to jest bęcfalstwo. To jest bęcfalstwo. No i tyle. I dlatego inaczej może. Proszę Państwa, jaka jest definicja państwa silnego? Państwo silne to takie, które ma sąsiadów słabszych od siebie. Jak jest odwrotnie, to jest państwo słabe. Z tego punktu widzenia wychodząc, w polskim interesie państwowym wprawdzie leży istnienie Ukrainy niepodległej, to znaczy skłóconej z Rosją, skonfliktowanej z Rosją i to tak skonfliktowanej, że to konflikt nieusuwalny, najlepiej, ale nie mocarstwowej, W polskim interesie państwowym leży istnienie Ukrainy takiej, której istnienie zależy od polskiej życzliwości, o którą to życzliwość Ukraina musi codziennie od nowa zabiegać. No niestety taki punkt widzenia nie znajduje zrozumienia ani u poprzednich władz, to z różnych powodów. Niestety obawiam się, że również agenturalnych. Musimy przeciwstawić temu postępowaniu zachowanie Turcji. Prezydent turecki Erdogan jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale Turkom Stany Zjednoczone by nie ośmieliły się robić takich rzeczy, takich dywersji, jak nam robią, że filuta na utrzymaniu żony pana Mateusza Kijowskiego przyjmują w Departamencie Stanu. Jako właściwie kogo? Przecież rozumiem, że pojechałby tam pan Grzegorz Schetyna, który jest liderem partii parlamentarnej, opozycyjnej. No to ja rozumiem, on jest, może się czymś wylegitymować tam. Natomiast pan Kijowski niczym się nie może wylegitymować. Jest uzurpatorem, w najlepszym razie, jeśli nie agentem. Więc tak się postępuje wobec krajów uważanych za wrogie, że się podejmuje próby destabilizacji takich krajów. To tak można postępować wobec krajów wrogich, ale nie wobec krajów zaprzyjaźnionych, wobec krajów sojuszniczych. To jest po prostu niepojęte, ale taka jest konsekwencja tej wojny o inwestyturę, że rząd musi rywalizować ze starymi kiejkutami.
W Turcji jak jest? Prezydent Erdogan mówi tak Amerykanom. Albo się przyjaźnicie z nami, albo z Kurdami. Bo utworzenie, popieranie państwa kurdyjskiego jest popieranie rozbioru Turcji. Mimo tego nie udaje, że on sobie nie zdaje z tego sprawy. Kurd stawia sprawę jasno. Ale może tak zrobić, bo w Turcji jak jest? Agentów biorą bez ceregieli na powrót. I od razu do góry. No tak. No tak. Może tu jest brutalne, ale jak ktoś ma miękkie serce, to musi mieć potem tyłek twardy. Prawda? Proszę bardzo. Proszę pan. Chciałem zapytać, czy pan może jest zorientowany, czy arsenał nuklearny amerykański w dawnych Niemczech Zachodnich nadal istnieje, czy po zakończeniu zimnej wojny został wycofany? Nie wiem, ale chyba nie został wycofany, bo o ile mi wiadomo, to o ile mi wiadomo, nadal Amerykanie mają bazę w Heilbronn, przynajmniej o tej jednej wiem, a tam właśnie była broń jądrowa. Nawet tam byłem, dziękuję bardzo. Panie redaktorze, jeszcze tak, żeby nam wszystkim przybliżyć, to taki bilans zysków i strat przynależenia do Polski, do Unii Europejskiej. Proszę państwa, to jest bardzo takie, znaczy bardzo, no trudne jest to do oszacowania, dlatego że nie możemy tutaj precyzyjnie, w miarę precyzyjnie określać bilans finansowy naszego uczestnictwa w Unii. No i możemy to podsumować na podstawie budżetu unijnego na lata 2013-2020, który jest jawny. Budżet Unii Europejskiej jest na okresy 7-letnie uchwalany i ten akurat jest jawny. Nawiasem mówiąc, pan premier Tusk tam bardzo się nasładzał, ten wrócił z tarczą z Brukseli, no i nawet zapowiadał, że będzie tam urządzał takie narady, jak te pieniądze wydać. Proszę państwa, 400 miliardów złotych. Preliminowano dla Polski. Ile Polska z tego będzie w stanie absorbować, to jest inna sprawa, ale preliminowano dla Polski 400 miliardów złotych. Równowartość 400 miliardów złotych. No to policzmy. Składka polska roczna do Unii Europejskiej wynosi około 18 miliardów. Około, dlatego że to zależy od kursu walutowego po prostu. On tu jest płynny, więc około. No ale po 18 miliardów można nazwać wahaniami. No to razy 7 to jest 130 prawie miliardów. Czyli już od tych 400 odejmujemy. My to musimy wpłacić dopiero, prawda? Więc to nie jest jakaś łaska, tylko my najwyżej sobie odbierzemy to. Więc nie 400, tylko 270. 70 miliardów złotych można odjąć śmiało na koszty aparatu biurokratycznego, który w ciągu 7 lat będzie to tam wszystko za lampą. Kropki sprawdzał, przecinki i tak dalej. To bardzo skomplikowane rzeczy. No, no i zostaje 200 miliardów złotych na 7 lat. Na 7 lat. Proszę państwa, no to jest średnio 30 miliardów rocznie. Premier Tusk, mówiąc, że będzie jakieś sympozjony robił na temat, jak te pieniądze wydać, to zachowuje się jak człowiek, który zarabia powiedzmy 3000 złotych miesięcznie i dostał ekstra 50 złotych i całą godzinę zwołuje na naradę, jak te 50 złotych wydać. No, to jest trochę tak. Dlaczego? Bo to, proszę państwa, jakie są proporcje? W 2013 roku, teraz akurat to się zmieniło, bo rząd przejął 130 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych, ale w 2013 roku koszt obsługi długu publicznego przekroczył 50 miliardów złotych. To są takie proporcje. Koszt obsługi długu publicznego przekroczył 50 miliardów złotych. No to widzimy, że te 30 to jest jednak mniej, prawda? To jest jednak mniej. A do tego dochodzi. Polska od tego roku staje się płatnikiem netto w Unii, to znaczy, że my więcej wpłacamy niż wyciągamy.
dotychczas podobno było inaczej, ale to bardzo trudno było się zorientować, bo ile składka jest znana, to te pieniądze, które tam wracają, to bardzo trudno jest je zebrać do kupy, policzyć ile, bo one są strasznie rozproszone. Myślę, że to nie jest przypadkowe, tylko celowe działanie. No i wreszcie jeszcze warto zwrócić uwagę na drugą sprawę. Był taki we Francji ponad 150 lat temu prawnik Fryderyk Bastiat, który bardzo dowcipny człowiek, napisał taką broszurę pod tytułem O tym, co widać i o tym, czego nie widać. I on tam, to tytuł jest taki zabawny i nawet powiedzmy sugerujący jakieś frywolności, ale nie ma tu żadnej frywolności. Chodzi o to, że jeżeli na przykład rząd stworzy jakieś miejsce pracy, bo nie wiem, to powiedzmy, że zatrudni tam absolwentów Wyższej Szkoły Gotowania na gazie i tam tego, postaw bywa i tak dalej, no to na imprezę otwarcia przyjdzie telewizja, wszyscy to zobaczą, to widać. Natomiast nikt nie zobaczy, ile na skutek utworzenia takiego jednego miejsca pracy, ile miejsc pracy zniknęło. Tego nikt nie zobaczy, tego nikt nie pokaże, bo tego nikt nie wie. I proszę Państwa, jeżeli to jest nasz taki, ten mechanizm też trzeba uwzględnić w tym ocenie bilansu naszego uczestnictwa w Unii. Bo jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Prawda? I jeszcze ostatnia rzecz. Ci, którzy Unią Europejską kierują, to nie są ludzie głupi. Oni może są zdemoralizowani, ale to są ludzie spostrzegawczy i sprytni. I w 1990 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przedstawiła taką prognozę demograficzną dla Unii jeszcze grupującej 15 państw, jak to się mówi, starej Unii. Cóż tam można było przeczytać? Ano, że społeczeństwa tych 15 państw gwałtownie się starzeją. Święta prawda. Każdy, kto tam był, to widział. No i cóż w związku z tym? Ano, w związku z tym, w części wnioskowej tej prognozy było takie zalecenie, że jeżeli Unia chce utrzymać socjal na dotychczasowym poziomie, to w ciągu najbliższych 50 lat musi sprowadzić około 100 milionów ludzi do roboty. No ktoś musi pracować na ten luksusowy przytułek dla starców. Przed kierownikami Unii stanęło pytanie, no skąd sprowadzić tych 100 milionów ludzi? O, ludzi na świecie nie brakuje. Ale sprowadzenie 100 milionów Arabów, no to już teraz nie można oczu zmrużyć, a cóż dopiero jest 100 milionów, bo trzeba było spać na stojąco. 100 milionów Chińczyków, no można, ale to nie są czasy powstania bokserów, kiedy Europa z Chinami robiła co chciała. Teraz są nuklearne Chiny. Już nie można z Chińczykami robić tego, co się chce. Nikt nie może. A jak Chińczycy, 100 milionów Chińczyków zechce wykorzystać swoje prawa polityczne i powybierają tu wszystkich prezydentów, to co? No to lepiej nie ryzykować takiego eksperymentu. A właśnie tym bardziej, że jest około 100 milionów łagodnych chrześcijan ze środkowo-wschodniej Europy. Różnic cywilizacyjnych wielkich nie ma, kulturowych wielkich nie ma, czy w ogóle żadnych nie ma. Jeszcze ich Michnik wytresuje w politycznej poprawności. No to czegoż chcieć więcej? I skonstruowany został taki samograj ekonomiczny. Trzeba tylko stworzyć takie warunki, żeby ci ludzie zechcieli tam przyjeżdżać. No to już są takie warunki i ci ludzie przyjeżdżają. Co robią? Tam wytwarzają towary, które tutaj są wysyłane. I znaczna część siły nabywczej
tutejszych państw, no to są te pieniądze przysyłane i te, którymi się zadłużamy. I za te pieniądze są kupowane towary wyprodukowane tam. I pieniądze wracają tam, skąd przyszły. No czegoś chcieli więcej? Czegoś chcieli więcej? I tak się można wejść, dopóki dlatego społeczeństwa tych krajów są systematycznie duraczone i to cały przemysł duraczenia jest tutaj na najwyższych obrotach pracuje. Te wszystkie stokrotki resortowe, te wszystkie mądrale, no tak. Oni są po prostu płatnym językiem, są przekupywani za to, żeby państwu robić wodę z mózgu, żeby obywatelom robić wodę z mózgu. Im bardziej ludzie się oderwą od rzeczywistości, no to tym lepiej, to wszystko można z nich ulepić wtedy. Nawet tak zwany nawóz historii.